Cześć, z tej strony Adam, witam na kanale AutoDiscover w kolejnym odcinku z oględzin z aukcji. Dzisiaj jestem na aukcji Insurance Auto Auctions w Orlando North. To jest aukcja dość tutaj często przez nas pokazywana, natomiast za każdym razem pokazujemy inne auta. Wczoraj muszę się Wam pochwalić, byłem na torze Daytona, kupiłem sobie oto taką czapeczkę. Przyda się, ponieważ dzisiaj jest bardzo, ale to bardzo gorąco, bardzo słonecznie. Ubiór też trzeba było zmienić. Bądźcie ze mną do końca odcinka, ponieważ będzie wiele ciekawych samochodów. Zresztą jak zawsze. Odcinek zaczniemy sobie od konkretnego samochodu. Mazda będzie troszkę później. Jakim jest Porsche Panamera z 2023 roku. To jest rzadkość tutaj na Florydzie. Mam na myśli, nie chodzi mi tutaj o Panamerę, tylko chodzi mi o to, że samochód ma napęd na cztery koła, ponieważ większość aut w tak ciepłym stanie często ma napęd tylko na jedną oś. I to dotyczy się również SUV-ów. Więc jeżeli znajdziecie ładnego SUV-a, który będzie w ciepłym stanie, takim jak Kalifornia albo Floryda, to często trzeba sprawdzić, czy ten samochód posiada napęd na obie osie, ponieważ w naszych warunkach to raz, że się przydaje, a dwa, że później jest ciężko taki samochód sprzedać. Główne uszkodzenie jest tutaj, ale popatrzcie, jaki to jest fajny samochód. Tutaj weszła przed chwilą jaszczurka, gdzieś ją tam może uda mi się, że tak powiem, ująć w obiektywie, to wtedy Wam pokażę. Natomiast zobaczcie, tutaj bardzo fajna wersja, mamy tutaj Platinum Edition. Emblematy oznaczenia, te napisy Porsche są w kolorach takich, można powiedzieć, właśnie ciemnych, platynowych. Cztery końcówki układu wydechowego. Auto z minimalnym przebiegiem, niewiele ponad 1000 mil. Zobaczcie, jaki piękny kolor jest tych skór tutaj w środku. Auto, można powiedzieć, praktycznie jak nowe. Nie trzeba danonków wieszać na szybie, nie? Jak mamy te rolety przeciwsłoneczne. Samochód oczywiście doposażony w domykanie drzwi. W tym segmencie to już to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Zobaczcie tutaj Platinum Edition. No praktycznie nowy samochód, kierownica też w stanie, no wszystko jest w stanie niemal idealnym. Bardzo ładnie to logo Porsche, wygląda Porsche na tym lewarku zmiany biegów. Samochód uszkodzony w zawieszenie z prawej strony. Patrzcie, uszkodzony został błotnik, uszkodzony, wyrwany jest zderzak. No i tutaj całe to zawieszenie pneumatyczne. Dobre jest to, że tutaj aż takiej dużej biedy, mam na myśli, aż takiej dużej szkód tutaj nie ma. Płyn chłodniczy jeszcze jest. Tutaj te chłodnice przetrwały. Natomiast ryzyko jest jedno, że jak będą ten samochód podnosić tutaj z przodu, to niestety, ale kilka elementów jeszcze nam dojdzie, no bo ciężko go tutaj będzie podnieść inaczej, trzeba by było go dźwigać z boku. Wyrwane jest koło, no na pewno trzeba będzie kupić kompletne zawieszenie z wahaczami, sprawdzić później geometrię, być może te sanie tutaj też są pozaznaczane, też będą wymagały wymiany. Ciężko jest to stwierdzić w tych warunkach, no tutaj na pewno widzicie to mocowanie przednie błotnika, też zostało nieźle tutaj pokiereszowane. Natomiast najważniejsze jest to, że tutaj nie wygląda to źle, no bo największy problem jest, jak to koło uderzy nam, że tak powiem, w całe nadwozie i wtedy tutaj jest dość twardy element, i to może się mieć odniesienie w środku w samochodzie. Czyli tego, co tu nie widzimy, może być na przykład uszkodzone, pokiereszowane, przygięte gdzieś pod fotelem. Natomiast zobaczcie, te wszystkie węże, złączki, spinki, kable. No widać, że to wszystko jest po prostu jak nowe. No tutaj drzwi też będą haczyć o błotnik, dlatego też nie będę ich tutaj otwierał. Natomiast samochód pali, jeździć zapewne nie jeździ. Ale odpalać odpala. No zderzak przedni trzeba będzie na pewno wymienić. Proszę bardzo, znana jednostka ze wszystkich, tutaj dość często montowana w grupie Porsche, całej też grupie Volkswagena, 29 V6. Maska leży, zamyka, leży równo. Tutaj też pary przy, być może reflektor też tutaj wydaje się, że powinien być cały, natomiast tu go gdzieś delikatnie dociągnęło do błotnika. A jak się mówi, tutaj każda część kosztuje. To nie są tanie sprawy. Wyświetlacz head-up, całe wnętrze skóry wgrzane, wentylowane. Fotele oczywiście regulowane elektrycznie z pamięciami, no ale to taki można powiedzieć standard jak na Porsche. Sprawdźmy, czy samochód, tak jak jest głośna deklaracja, odpala. Tak, samochód odpala, świecą błędy od zawieszenia, dużo błędów świeci różnych, no ale wiadomo, nie będziemy się tutaj nad tym. Teraz nie będziemy zbyt długo go trzymać odpalonego. Szyber dach, pakiet Sport Chrono, więc bardzo, bardzo fajny wybór.
I na takich autach można naprawdę sporo zaoszczędzić, kupując je tutaj do Polski. Mata do bagażnika w środku, komplet tych plastików zdemontowanych z przodu. Wszystko jest jak nowe, no wszystko jak nowe. No w końcu mamy do czynienia z samochodem, jeszcze podkładka pod rejestr, tablica rejestracyjna nawet nie założona. Mamy do czynienia z samochodem, którym ma niewiele powyżej 1000 mil przebiegu. Zestaw z kompresorem na koło raczej nie pomoże w tej sytuacji, a raczej przydałoby się kompletne zawieszenie z kołem. O, jest kolega. Ziomka nawet nie zauważyłem. Podoba ci się Porsche? Jeździłabyś Panamerą? Halo, Stefan. To jest Stefan. Stefan, jeździłbyś? Stefan. Stefan się chyba obraził. Pewnie jeszcze na tym odcinku, gdzie spotkamy Stefana, oby mi tylko nie wyskoczył znienacka. Tak jak już wspominałem o samochodach typu SUV, czyli SUV-ach podwyższonych, że tutaj w ciepłych Stanach posiadają one napęd na przód, to tutaj mamy tego idealny przykład. Jest to Mazda CX-5 w wersji Carbon Edition z 2021 roku z przebiegiem 39 tysięcy mil, uszkodzona z boku. Pierwsze, podnoszę sobie maskę, więc jak już jesteśmy, to zróbmy sobie oględziny takie. O, dość ładny ten olej. Weźmy świeżutki. Auto uszkodzone w bok. No zresztą chyba, jak widać, nie? Na załączonym obrazku mamy uszkodzoną też felgę. Prawdopodobnie zawieszenie nie uległo uszkodzeniu, ale to wszystko trzeba sprawdzić na geometrii. Opony Toyo w całkiem fajnym stanie. Pozaznaczany jest tutaj też zderzak. Ta listwa od spodu, no z taką listwą pewnie wiele się zrobić nie będzie dało. Będzie trzeba pewnie ją wymienić. Zderzak, jak ktoś nie jest jakimś mega dużym pedantem, to takie drobne rysy jak tu, to jest akurat ta jest głębsza, tu jest akurat zaznaczone, to pewnie by nie trzeba było go nawet lakierować. Zresztą zderzaki lakieruje się osobno, tutaj jak widzicie i tak ten kolor troszkę inaczej na tworzywach sztucznych leży, za to pewnie trzeba będzie przelakierować cały bok łącznie z cieniowaniem błotnika tylniego. Tutaj mamy tak do wymiany błotnik, drzwi do przelakierowania błotnik. Proszę bardzo, drzwi się otwierają. No i co? Tutaj tylko małe zagięcie progu. Zawias leży na swoim miejscu. Próg również tutaj nie ma. Żadnych, ale to żadnych absolutnie większych uszkodzeń. Tutaj też jest pozaznaczane, że tu delikatnie przygięło, ale jak widzicie, drzwi się spokojnie zamykają. One tutaj się minimalnie uniosły. Szpara natomiast się zgadza, ale zostały podniesione do góry i się zamykają, więc to jest dobry omen. O, mamy tutaj kosę nad kola, tą listwę taką wykańczającą odgórnie. No i co? Piękny, jaki? Burgundowy, czerwony. Grzegorz by pewnie powiedział, że burgundowy. Zresztą on już się chyba przekonał co do tego koloru tapicerek, do którego kiedyś nie był zbytnio przekonany. Deska rozdzielcza, jak to przystało w Mazdzie, taka minimalistyczna. Jest to taki typowy samochód do miasta, bym powiedział, podniesiony, więc wjedziecie na każdy krawężnik bez jakiegokolwiek problemu. Zderzak z tyłu też jest zakwalifikowany do przelakierowania, aczkolwiek ja na nim jakichś dużych uszkodzeń nie widzę. Widzicie, tutaj są nawet rysy takie pozaznaczane. No ale to wiadomo, że by zrobić tutaj, żeby szkoda się zgadzała, to tych uszkodzeń musi być troszkę więcej niż tylko kilka. Tu z tej strony też jakiś rand drzwi, no ale to są normalne rzeczy użytkowe. Widzicie, tutaj był bardzo, ale to bardzo skrupulatny rzeczoznawca, bo wszystkie te elementy pod uwagę uwzględnił do wymiany. I niestety go nie odpalimy. Czemu? Najzwyczajniej w świecie nie ma tutaj jakiegokolwiek prądu, ale nie wnioskuję, żeby to auto w jakikolwiek sposób mogło nie jeździć, nie odpalać. No zresztą koła stoją prosto, silnik jest na swoim miejscu. Jedyne co, to w uderzeniach frontowych Mazdy może być problem z czym? Już wam tłumaczę. Z tym kolektorem tutaj. Z kolektorem tutaj dolotowym, który, no jak, że tak powiem, ulegnie uszkodzeniu, no to kawałek tego kolektora może się znaleźć, chcąc, nie chcąc, w silniku zasany. A kolektor jest bardzo blisko tutaj z przodu. Uszkodzenia boczne są zwykle jednymi z tańszych, więc po prostu tutaj mamy typową poszyciową naprawę, kupujemy drzwi, możemy też polakierować próg wewnętrzny, wyciągnąć go delikatnie, bo on jest bardzo mało uszkodzony. Nie wymaga to jakichś dużych ingerencji, wstawiania progów, jak ktoś się boi dużych napraw blacharskich, a potrzebuje samochodu. Jest to samochód, który bez problemu pomieści całą rodzinę, 2+2, ale też spokojnie nadaje się jak najbardziej do użytku takiego przez kobietę
do miasta, to będzie bardzo lubiane przez nią samochód, przez kobiety. 2,5 litra, bardzo dobra jednostka napędowa, sprawdzona. No i ten kolor naprawdę robi robotę. Tak jak wspomniałem, z Mazdami może być problem taki, że jak kupimy jakiś kolor, ten czerwony, chociaż już teraz mieszalnie nie mają jakichś większych problemów, ale ciężko jest te auta wylakierować ładnie, żeby były jak w fabryce. W Stanach ta technologia lakierowania jest troszkę do tyłu. Mam na myśli może nie sama technologia, ale jakość wykonania tego refiniszu, czyli naprawy takiej lakierniczej, jest po prostu średnia. Natomiast w Polsce myślę, że nasi lakiernicy, blacharze bez problemu sobie poradzą z takim samochodem. Pamiętaj, odwiedź nas na stronie. Na stronie dla naszych klientów udostępniamy samochody do licytacji, udostępniamy auta z dodatkową ilością zdjęć, z oględzin. Także mamy do czynienia z pewnymi samochodami. Jak już jesteśmy przy japońskich autach, to mamy Lexusa tutaj F-Sport. No, powiem szczerze, samochód oberwał dość mocno. W porównaniu do tej Panamery, to bym powiedział, że są dwa obok siebie, że dużo, dużo mocniej to koło tutaj zostało. Narobiło nam tutaj więcej szkód. Ten fartuch tutaj też został przygięty. Być może i sanie, elementy zawieszenia może zostały pchnięte do środka. Ciężko jest tutaj spekulować. Spróbujmy to podnieść i zobaczyć, ale zobaczcie, jak ten kielich tutaj. Kielich jeszcze spoko wygląda, ale to wszystko, co jest już do niego, widzicie, przymocowane. To wszystko zostało, kielich też został cofnięty. Zobaczcie, to na bardzo dobrze widać na tych rozpórkach tutaj. Zobaczcie, że uszkodzenie tu pchnęło tą rozpórkę, która aż wygięło ją i popchała tamtą. Zobaczcie, jak ten element tu, jak to zostało tam pchnięte w tamtą stronę. Powiem szczerze, niezbyt zacne uszkodzenie. Ja bym się szczerze tutaj zastanawiał nad licytowaniem tego samochodu. No mamy tutaj RCF-a, 5-litrowy, no fajne auto, fajny silnik, zasługuje na pewno na drugie życie. Aczkolwiek no tutaj w cudzysłowie, tak jak się mówi, trzeba będzie wjechać na pewno tak zwaną ćwiartką. Bez ćwiary się raczej nie obędzie. Wszystko zostało dość solidnie zmięte. Natomiast jak ta rozpórka została pchnięta, to ten kielich też pewnie nie trzyma swoich wymiarów. Tu został podbity pewnie do góry, no, zresztą to nawet dość dobrze tutaj widać. Fartuch boczny dość tutaj jest gruby, solidny, no ale jednak kurczę, oberwał. A szkoda, bo fajny silnik, fajny samochód, na pewno znajdzie jakiegoś amatora, bo każde auto zasługuje na odbudowę, a tym bardziej takie samochody, których jest coraz mniej, ale to nie jedyna szkoda na tym aucie. Ten samochód jeszcze oberwał tutaj w tył, więc mamy jeszcze dodatkowo zabawę z tyłem, z kołem uszkodzonym. Nie wiadomo, jak te półośki, jak dyferencjał. Fartuch tylny nie oberwał jakoś mocno, no a bardziej chyba po kole tutaj poszło i po błotniku. No ale jak to zaczniecie kalkulować, to trzeba malować zderzak, błotnik, cieniować drzwi. Tutaj cały przód, łącznie będzie drzwi musiały też być cieniowane, błotnik, słupek. To wychodzi na to, że praktycznie pół samochodu będzie lakierowane. A w Panamerce, proszę bardzo, zderzaczek, błotniczek, pół drzwi i auto gotowe do jazdy. Pogoda jest naprawdę piękna, jest bardzo, bardzo gorąco. Mamy tutaj mnóstwo też ciekawych samochodów. Zaraz Wam pokażę więcej ciekawych aut. Fajną mam żonobikę, nie? Przed Wami Alfa Romeo Giulia. Piękny sedan w kolorze perłowym, białym, 2018 rok. Niewiele ponad 40 tysięcy mil przebiegu. Czemu jest tutaj taka żółta? Nie dlatego, że tutaj zostało ptasie odchody, czy tam odchody jakiejś jaszczurki, czy innego krokodyla. Natomiast samochód posiada uszkodzenie typu burn engine. I faktycznie, jak się otworzy, pytanie, czy silnik, czy się spalił silnik, czy podzespoły silnika. Jakieś mam na myśli tutaj osprzęt, tak? Na pewno niektóre kable, jak widzicie, tutaj są przypalone. Płyn w chłodnicy jest. Pytanie, czy Wy balibyście się licytować taki samochód, podchodzić do licytacji auta, które ma tego typu uszkodzenie. W najgorszym wypadku okaże się, że tutaj trzeba będzie wymieniać silnik. Natomiast w teorii samochód ma status run and drive, co nie umieszkam zaraz sprawdzić, jak jestem na aukcji, no to czemu miałbym tego nie zrobić? Przejdźmy go sobie jeszcze dookoła. Z przodu zderzak pewnie tutaj trzeba będzie wymagał naprawy. No, oderwał się tu kawałek zderzaka, więc taki zderzak trzeba będzie pewnie kupić. Ale fajnie nisko siedzi na tych piękne są te felgi. Zapomniałem, jak one się nazywają, ale fenomen jest taki, że tam macie SUV-a z napędem na przód, a tu mamy limuzynę z napędem na cztery koła. Piękna jest ta Giulia.
lubię linię Alfy Romeo. Ja myślę, że alfiarze też lubią linię Alfy Romeo. Alfiści, przepraszam. Alfiści, alfiarze. Przypomnę wam ten kawał o użytkownikach Alfa Romeo. Dlaczego użytkownicy Alfa Romeo nie witają się na drodze? Ponieważ wszyscy widzieli się rano w serwisie. Przekonajmy się, czy to jest prawda, bo jak się okaże, że spalona Alfa Romeo odpala, to będzie dopiero sztos. Ty no, zagadała. Zagadała. Zgasiłem ją od razu. Na pewno tutaj jest coś modzone z tłumikiem, bo bardzo głośno się do mnie odezwał. Nagłośnienie zacne, Harman Kardon, bardzo fajne. Tutaj mamy te maskownice. Czerwony środek, też bardzo ładny. Jak wam się podoba Alfa Romeo logo w takim czarno-białym odcieniu, a nie już takie kolorowe. Bo te kolorowe to takie były często płowiały na tych stałych Alfach i to po prostu wyglądało tak, no nie elegancko. Już wiemy, czemu tak siedzi. Sponsored by H&R. Ciężko będzie tu zobaczyć, ale no szpara jest tak, że ledwo palce wchodzą na płasko, między nadkole, między błotnik nadkole a koło. Pytanie, czy to coś tu z tłumikiem było modzone, ale jak widzicie filtr stożkowy, być może to jakiś chip wjechał. Ciężko jest to, że tak powiem, ocenić z oględzin aukcyjnych, natomiast auto odpala i możecie kupić tak naprawdę bezwypadkowy, można powiedzieć, samochód. Wymienić, polakierować zderzak, uzupełnić brakujące, znaczy te przypalone wiązki po prostu wymienić pod maską. Myślę, że to nie powinien być jakiś wielki koszt, ponieważ te przypalone elementy, znaczy inaczej, te elementy jak wiązki takie od silnika, to nie jest jakiś bardzo chodliwy temat. I co? Przechodzimy dalej. Tym razem japoński Accent. Adzia! Nissan! Nissan! Nissan ze skrzynią manualną, czyli rzadkość w Stanach. A uszkodzenie główne jest tutaj z tyłu, a bardziej z tyłu, z boku. Błotnik tył, dość mocno tutaj pokiereszowany. Drzwi trochę też. O, widzicie, już naprawiłem. Całe uszkodzenie zaczęło się pewnie tutaj od przednich drzwi. Drzwi wymagają wymiany i dotarło aż do tylniego błotnika. Pytanie, co z kołem, bo koło tutaj nie wygląda jakoś źle. Wygląda, jakby się coś tutaj po nim lekko ślizgnęło. Przez to, że nie ma tego błotnika tutaj, to ono się wydaje, że ono trochę wystaje. Aczkolwiek nie wygląda to jakoś źle. Mamy tutaj samochód z 2017 roku, z minimalnym przebiegiem 21 tysięcy mil i jak na stany jest to bardzo fajna wersja, bo posiada skrzynię manualną. A w takim samochodzie manual równa się zabawa. Samochód ma status run and drive, z przodu nie posiada jakichkolwiek większych uszkodzeń, poza jakimiś normatywnymi odpryskami, ryskami, ale co, przekonajmy się, czy faktycznie tak jest. Mamy tutaj silnik oczywiście znany, V6, dobra, sprawdźmy, czy jest oliwa, no i to proszę bardzo, full stan i w jakim pięknym stanie, jaki piękny kolorek. Widzę taką oliwę, to aż mi nogi ugina. Oczywiście, wszystko działa i jest git. Tutaj trochę tylko oskurowało tą gałkę do zmiany biegów i ona tak dziwnie tutaj chodzi. Niestety Mieszka nie ma tego ładnego. Fajny taki klik, krótki skok, sześciobiegowa skrzynia biegów. Coś pięknego, manual i mały, ten mały przebieg 21 tysięcy mil. Zegary tutaj na środku, to wszystko robi robotę, że czujemy się, jakbyśmy siedzieli w fajnym, takim, no można powiedzieć, no nie rajdowym, ale takim sportowym samochodzie. Całkiem niezła widoczność też na boki. Słupek z tyłu, który jak odchylimy fotel chroni przed kulami postrzałowymi. Powiem szczerze, samochód mega, mega, mega fajny, godny polecenia tutaj też w środku. Powiem szczerze, nie miałem dużo do czynienia z Nissanami. Akurat kiedyś sobie też wymyśliłem, że fajnie by było taką 350Z czy 370Z zrobić sobie na tor, zrobić taką półklatkę, odchudzić ten samochód, bo to jest bardzo, bardzo fajna baza, też nie jest jakaś droga. Mówimy tutaj o części, jest sporo elementów, które można tutaj zmodyfikować, sporo zestawów zawieszeń, więc bardzo, bardzo fajny samochód. Jedynie wymiana drzwi, poszycia, polakierowanie tutaj całego elementu, wiadomo, błotnika, zderzaka tylniego. No cały bok będzie trzeba przelakierować, bo wymieniając drzwi trzeba będzie też tutaj cieniować przód. Jak wam się podoba Nissan? Tak jak mówiłem, najlepiej jest szukać aut, albo szukamy młodszego samochodu, po prostu z jakimś tam, nie wiem, zawsze trzeba będzie iść na jakiś kompromis, no chyba, że budżet jest możliwy do napięcia na maksa.
Jeżeli nie, no to warto wtedy poszukać albo samochodu z lepszym wyposażeniem, mniejszym przebiegiem, czyli albo mamy mniejszy przebieg, albo mamy fajne wyposażenie, albo mamy po prostu rocznik, tak jak tutaj. Jak na te lata mamy bardzo, bardzo mały przebieg. Mamy tutaj dwa Audi Q5, tak podobne, a tak różne. Tutaj mamy Audi Q5 z 2022 roku, z niemałym przebiegiem jak na ten rocznik, bo 50 tysięcy mil, natomiast mamy wersję Sportback. Bardzo fajnie samochód uszkodzony, bo mamy uszkodzenie boczne. Te uszkodzenia są, tak jak już wielokrotnie wspominałem, tańsze w naprawie od uszkodzeń frontalnych, bo tutaj trzeba po prostu mniej części, zdecydowanie mniej elementów do naprawy jest z boku niż z przodu, tych plastików, osłon, nie osłon, wszystkiego po prostu jest multum. Ale ta folia normalnie w rękach się drze. Ale co? Co nie zrobimy dla naszych widzów? No rozpakujemy ten samochód, później go oczywiście zakleimy po to, żeby Wam pokazać, żeby zrobić dokładne oględziny, co to jest uszkodzone, czy to tylko powierzchniowe uszkodzenie, czy również jest uszkodzony próg, bo to robi zdecydowaną różnicę w kosztach. Jak widzicie, właściciel nawet nie odkleił tutaj swojej tej folii z progów, czyli można powiedzieć, że ten samochód będzie zaraz jak nowy. Kurtyny zazwyczaj pod sufitkę w Audi dość mocno przełamuje przy szyberdachu i trzeba ją wymieniać. Fajne nagłośnienie Bang Olufsen. Tak jak wspomniałem, drzwi, przedni błotnik do wymiany. Czyli jak się boicie dużych uszkodzeń, to tutaj macie tak naprawdę bardzo, ale to bardzo małe uszkodzenie. Z przodu samochód poza jakimiś drobnymi odpryskami, ryskami, naprawdę minimalnymi, żadnych śladów użytkowania większych nie posiada. Ładny szary kolor. Nawigacja, jak to przystało na Amerykę, fajne wyposażenie, mamy tam skórzane, elektrycznie regulowane, grzane fotele, z tyłu też kanapa jest regulowana przód, tył oraz składana. Zobaczmy, co mamy w bagażniku, nie otworzy się niestety nam bagażnik, zobaczmy, czy auto jakikolwiek znak życia tutaj daje. Nie ma niestety prądu, akumulator jest rozładowany, to nie pozostaje na nic innego jak w takim przypadku zaglądnąć pod maskę, czy bać się takich aut. No jeżeli nie ma prądu, a ma wystrzelone też poduszki, to taki samochód w teorii nie powinien się dać uruchomić. Płyn w chłodnicy jest, zobaczcie, tu jest ten przypadek, gdzie nie ma bagnetu, tylko będzie pewnie taka zaślepka na bagnet. O, widzicie? Stanu oleju Wam nie sprawdzę, ponieważ bagnetu jako takiego nie ma normalnego, możemy jedynie kręci korek od oleju, powąchać, podelektować się zapachem oleju, sprawdzić, że tutaj nie ma jakiegoś masła czy jakichś dziwnych, niepokojących objawów. Natomiast z przodu pod maską wszystko jest w należytym porządku. O, tutaj jest uszkodzenie za to. Widzicie? Tu jest uszkodzenie przy tylnych drzwiach i tu ten kawałek poszycia będzie wymagał ingerencji blacharskiej. Natomiast wymieniać, naprawiać, no jeżeli wymieniać i przyjdzie nam wymienić z błotnikiem, to pytanie, czy faktycznie tego lepiej nie naprawić, tym bardziej, że to nadkole jest tak, raz zasłonięte drzwiami, o, widzicie te drzwi tutaj, to tutaj nieco nie jest widoczne, jest zasłonięte tą listwą i pytanie, tutaj aż jakiegoś wielkiego tam, że tak powiem, drogowego brudu, syfu zimą raczej zbyt wiele nie będzie docierać, więc to nie będzie miejsce narażone na jakieś czynniki bardzo korozyjne, więc ja bym tutaj jak najbardziej w tym przypadku się pokusił o naprawę. Jak widzicie, te drzwi też nam zasłaniają próg, więc nikła szansa, że tam będą jakieś pojawiać się później po naprawie ogniska korozji. Zresztą zgadnijcie, który tu z tych wybranych dla Was samochodów jest takim samochodem najbardziej korozyjnym. Tu jest Mini. Wykonujemy też oględziny dla klienta. Mini w Stanach, rzadkość. Śmiesznie to też wygląda na drodze spośród tych wielkich pick-upów. Natomiast ja mam do pokazania Wam dwie kupiątki. Napiszcie w komentarzu, którą Wy byście wybrali, która Wam się osobiście bardziej podoba i dlaczego. Czy ta linia, taka coupe, którą zapoczątkowało X6, później kontynuowało w mniejszych rozmiarach X4, czy to się Wam podoba. Fajne są te rozwiązania z hakami. Końcówka haka jest wkładana i po prostu jeździcie. Nie trzeba jakichś, nie wiem, haków, Bóg wie jakich homologacji, haków elektrycznych, ogromnych dopłat. Tutaj mamy samochód uderzony frontalnie. 2023 rok. Tylko 12 tysięcy mil przebiegu. Bardzo podobne, fajne wyposażenie. No tutaj już mamy ten fajny, duży ekran. Też skórzana tapicerka. Elektrycznie regulowane fotele. Tutaj bagnetu też nie ma. Tradycyjnie odkręcimy koreczek oleju, sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Dobry objaw jest taki, że płyn w chłodnicy jest.
jednostka sterująca w żadnym komputer sterujący w żadnym stopniu nie mógł się uszkodzić, ponieważ jest dość daleko. Belka została zakwalifikowana do wymiany, ją tutaj podgięło. Natomiast nie jest to jakieś duże, bym powiedział, duże uszkodzenie. Ona też ma taki kształt tutaj, w tym miejscu ta belka. Więc no jakby, ale no jak widzicie, została dotknięta tutaj, dodatkowo sobie jeszcze pchnęło, więc została zakwalifikowana do wymiany. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że te końcówki podłużnic, te wszystkie elementy tutaj nie zostały w żadnym stopniu naruszone, uszkodzone. Tu nawet wisi nam reflektor, z którego już wiele nie odzyskacie. Co zrobię, to włożę go prawidłnie do bagażnika, ponieważ zaraz pewnie odpadnie. Nikomu się tu na aukcji on nie przyda, a wręcz nawet uszkodzi kilka rzeczy. Może uszkodzić, może spaźni, uszkodzić tu jeszcze komuś oponę. Zobaczcie, mamy sterowniki, sterownik jest, więc taki reflektor nawet można powiedzieć śmieć, ale może się przydać. Teraz idealnie widać, że ta podłużnica tutaj, to wszystko jest jakby, no wydaje się proste, tak? Ten pas przedni tutaj z tworzywa został uszkodzony. Na pewno też został tutaj pchnięty, trzeba by tutaj wszystko pomierzyć, natomiast ten fartuch tutaj został wciągnięty częściowo i on pewnie będzie wymagał wymiany, natomiast uszkodzenie poszło zdecydowanie bardziej górą niż dołem, co bardzo dobrze świadczy o tym, o po prostu prostocie naprawy tego auta. Chodzi o to, że ta konstrukcja główna nie została naruszona, a to jest bardzo ważne. Błotnik też będzie wymagał wymiany, drzwi przelakierowania, drzwi może być, że troszkę haczą, a nawet jakoś to tak dość sprytnie na milimetry, ale omija. Widzicie, tutaj jeszcze coś popisane, ale nie widać tutaj żadnych uszkodzeń z boku. Samochód fajnie się prezentuje, jest to popularne auto w Polsce, które możecie wylicytować za bardzo fajne pieniądze. W tym roczniku bardziej szacuję, że ta kwota no może przebić 20 tysięcy dolarów, natomiast mamy tutaj auto z minimalnym przebiegiem. I to zdecydowanie fajniej wyposażony niż powiedzmy jakiś taki polski standard. Kluczyk jest, prądy są. Jak się Wam podoba tutaj to drewno? No tutaj jest dość mocna meblościanka. Ona jest dużo, dużo jaśniejsza niż ta brązowa tapicerka. Grzana kierownica, która absolutnie w tych warunkach nam się nie przyda. Za to przydałaby się wentylacja, ale w Polsce nie ma aż tak gorąco cały rok, żeby była ona niezbędna. Wiadomo, że jest jakimś tam fajnym dodatkiem, natomiast wydaje mi się, że da się bez tego żyć. Jest tempomat, mam multifunkcyjny zegar, więc spokojnie to wszystko przeprogramujemy tak, żeby tutaj był nie tylko język polski, ale żeby wszystko tutaj wyświetlało się nam w kilometrach. Absolutnie nie ma żadnego problemu z tym. Jest dywanik, nawet nie wiem, tak był położony, tak zostawię. Jest komplet dywaników gumowych. Mam nadzieję, że one też dojadą. Był szyber, dach. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy wybralibyście Audi SQ5 w wersji Sportback, czy może klasyczne Audi Q5. Pamiętajcie, zawsze warto jest licytować i próbować. Jeżeli macie jakiś tam budżet, nie tylko próbować, nie wiem, od razu maksymalny, nie dawać od razu, znaczy inaczej, my wyceniając samochody, też bazując na naszym doświadczeniu, sprawdzamy też ostatnie ceny transakcyjne i takie, jakie my osiągaliśmy na aukcjach i takie, które się średnio sprzedają, mediana po prostu tych wszystkich cen aukcyjnych. Sprawdzamy to i dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, za ile należy dany samochód licytować. Na pewno Wam nie pozwolimy przepłacić, nie chcemy, natomiast pamiętajcie, w licytowaniu zawsze chłodna głowa i zdrowy rozsądek to podstawa. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie się z Wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał, piszcie w komentarzach, który samochód byście wybrali spośród tych wszystkich, które dzisiaj pokazaliśmy Wam na aukcji. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia, Piona, cześć!